Let's go outside. The snow is falling down and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me with a smile as quirky as mine. We're holding hands to keep each other warm while we stand and watch a choir performing all the Christmas songs that we love. Yeah, all the Christmas songs that we love. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. Dzień dobry kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Ja niedawno wróciłam do domu, byłam kilka godzin w pracy, potem pojechałam na chwilkę do sklepu i wróciłam, słuchajcie, i musiałam sobie zrobić gorącą herbatę, bo jest strasznie zimno, jest lodowato i na termometrze 10 stopni, ale wiatr jest, słuchajcie, syberyjski, naprawdę jest okropnie zimno. Do tego stopnia, że musiałam jechać do sklepu kupić sobie zimową kurtkę. Jeszcze niedawno wam mówiłam, że tutaj zimowe kurtki się prawie w ogóle nie przydają, chyba że się przemieszczacie w inny rejon Francji lub po prostu jedziecie w góry, bo w górach jest zawsze troszkę zimniej. Ale ten grudzień mogę z ręką na sercu powiedzieć, że jest jednym, nie no, najzimniejszym grudniem, jaki ja do tej pory tutaj przeżyłam, a jestem już tutaj 6,5 roku, więc trochę widziałam, wcześniej też wiecie, że często do Francji jeździłam. Także herbatka zrobiona, ja się troszeczkę ocieplę, chciałam wam pokazać moje nowe kubki, które dostałam od mojego męża. To był taki zestaw. A tutaj jest właśnie ta część górna z głową, a tutaj są nóżki i tak podzieliliśmy się z moim mężem, że ja biorę głowę, ciekawe czemu, a mój mąż bierze właśnie nóżki. Kubeczki są przepiękne, kupiliśmy je zupełnie przypadkowo w Leclerc'u, to były jakoś tak moje urodziny, tak chyba dzień moich urodzin. Niedawno w sobotę obchodziłam 33 urodziny. I właśnie wtedy tak stwierdziliśmy, że zrobimy sobie prezent. Powiem wam, że jest u nas naprawdę zimno i jest zimno już od dobrych 2 tygodni. I to nie chodzi o samą temperaturę, bo temperatura w ciągu dnia oscyluje wokół 10 stopni, tylko o ten cholerny wiatr, bo naprawdę, słuchajcie, wiatr jest lodowaty, w związku z tym temperatura odczuwalna to jest po prostu 1-2 stopnie. W nocy temperatura spada do zera, 1 stopnia, czasem minus 1 stopnia, ale no, najgorzej jest po prostu jak trzeba z tego domu wyjść. Więc dzisiaj jak pojechałam do pracy i od domu do samochodu, a potem w parkingu podziemnym zmarzłam, to stwierdziłam, że jadę po kurtkę. Wczoraj pojechałam do Auchan skompletować resztę prezentów dla naszej rodziny. Udało mi się, słuchajcie, wszystko kupić, więc jestem bardzo zadowolona. I przy okazji wyszłam na dział z odzieżą. Ja tam lubię patrzeć, co nowego mają, bo te ubrania są naprawdę fajne i właśnie dobrej jakości. I natknęłam się na kurtki, na bardzo fajne kurtki, takie długie płaszczyki z futerkiem, coś takiego, czego właśnie szukałam, w bardzo też dobrej cenie, tylko niestety, słuchajcie, nie było mojego rozmiaru. Bardzo chciałam mieć kurtkę właśnie czarną, przymierzyłam XL-kę, wydała mi się za duża, przymierzyłam L-kę z innego koloru, była perfekcyjna i słuchajcie, nie wzięłam tej kurtki, dlatego że inny kolor mi się nie podobał, a czarna było tylko w rozmiarze M albo XL, więc stwierdziłam, że za dużej nie biorę. I wróciłam do domu i zaczęłam żałować, dlatego że duża kurtka się no jednak przydaje. Fajnie jak jest tam gdzieś luz w tej kurtce, bo można jakiś grubszy sweter ubrać, jakby jeszcze było nam chłodno. No i pojechałam dzisiaj po nią. Wróciłam do tego sklepu dzisiaj rano, też jeszcze zapomniałam jednej rzeczy, bo chciałam kupić etykiety do prezentów. Także pojechałam po tą kurtkę, wróciłam z etykietami do prezentów, kurtką, sweterem i topem. Także zakupy udane, tym bardziej, że top i sweter wzięłam zupełnie w ciemno, bo tak jak wam mówiłam, kabiny są nieczynne. Wzięłam je do domu, przymierzyłam je w domu, bardzo mi się spodobały, sweter jest naprawdę super, cieplutki, przepięknego koloru, takiego koloru wina można powiedzieć, a top jest no na ten sezon też idealny. Jest to dość cienki top, ale właśnie idealnie nadaje się po domu i przede wszystkim jest świąteczny.
Kurtka również jest naprawdę cieplutka, długa, na czym mi zależało, dlatego że przykrywa cały mój dół i jest mi w niej naprawdę cieplutko, ma przepiękny kaptur z futerkiem i uważam, że prezentuje się całkiem fajnie i wcale nie razi w oczy to, że jest troszeczkę za duża. Jeszcze jedna rzecz, o której Wam troszeczkę wspomniałam w ostatnim moim filmie Posprzątaj ze mną. Kupiliśmy nowy ekspres do kawy na kawę ziarnistą. O tym Wam mówiłam, że będziemy wybierać między suszarką do ubrań a ekspresem do kawy, bo chcieliśmy coś fajnego złapać na tych okazjach w Czarny Piątek. U nas Czarny Piątek był na początku grudnia, a nie pod koniec listopada. I słuchajcie, skończyło się na tym, że zamówiliśmy ekspres do kawy oraz suszarkę do ubrań. Także pojechaliśmy po całości, jak to się mówi, ale przynajmniej obie te rzeczy są załatwione. Kawiarkę nam się udało kupić w super cenie, naprawdę. I słuchajcie, ten ekspres do kawy chyba dzisiaj do mnie przyjdzie. Jestem bardzo, bardzo ciekawa, bo ma on bardzo dobre opinie. Jak przyjdzie, to Wam go oczywiście pokażę. A suszarka do ubrań ma przyjść do nas w przyszłym tygodniu, także już też nie mogę się doczekać. Ostatnimi vlogami, w których pokazywałam Wam dekoracje świąteczne upolowane na AliExpress, jest bardzo dużo próśb o linki. Linki do tych konkretnych produktów. I linki z AliExpress są strasznie długie, więc postaram się po prostu je skrócić i Wam wrzucić wszystko pod tym filmikiem w opisie, żebyście mogli sobie sprawdzić. Wcześniej, w poprzednich vlogach wrzucałam Wam je w komentarzach. Kiedy ktoś pytał, to po prostu odpowiadałam, podawałam link, ale myślę, że lepiej będzie, kiedy pozbieram wszystkie te moje zamówione rzeczy i wrzucę Wam linki, żebyście mogli sobie w ten sposób to odnaleźć, więc jeśli interesują Was albo światełka, albo te haczyki na skarpetki, to będzie wszystko w opisie. Wiem, że jest dość późno teraz, żeby zamawiać na AliExpress, ale zwróćcie uwagę, że niektóre produkty są wysyłane z Polski lub z innych krajów Europy. Ja te haczyki na skarpetki, które mam na moim kominku, dostałam z Francji, więc na przesyłkę czekałam tylko kilka dni. Także może warto je jeszcze zamówić, może jeszcze dojdą na święta, powinny wręcz dojść na święta. Ja te wszystkie rzeczy zamawiałam 11 listopada i to był taki wtedy Black Friday na AliExpress. Wszystko było przecenione, więc udało mi się upolować no, wszystkie z tych rzeczy sporo taniej, a oprócz tego jeszcze korzystam z aplikacji Letyshops. Ja o Letyshops już nieraz Wam mówiłam i powodem, dla którego tak chętnie ten serwis reklamuję, jest to, że jest on darmowy i działa. I ja naprawdę podczas tych ostatnich moich zakupów internetowych sporo zaoszczędziłam właśnie używając tego serwisu. Jeśli jeszcze nie znacie Letyshops, w co wątpię, to jest to serwis z cashbackiem, czyli robiąc zakupy online, korzystając z aplikacji Letyshops, możecie liczyć na zwrot części pieniędzy właśnie za te zakupy. I to, co cenię w Letyshops, to to, że nieważne, czy dany produkt jest już przeceniony, czy nie, nieważne, czy jest on w promocji, zawsze otrzymujecie zwrot gotówki. Aplikacja Letyshops jest darmowa, tak jak już Wam powiedziałam, macie dostęp do mnóstwa różnych sklepów. Ja w wersji francuskiej mam obecnie ponad 3000 sklepów i jest tutaj właśnie m.in. AliExpress, ale nie tylko, bo są jeszcze inne różne fajne sklepy, także wybieracie sklep, który Was interesuje. Na przykład właśnie AliExpress. Tutaj jest podane, ile obecnie wynosi cashback. Przechodzicie do sklepu. No i już potem robicie zakupy tak jak zwykle. Chciałam Wam pokazać takie dwa prezenty dla osób bliskich z naszej rodziny. Tutaj dla moich teściów wybrałam pled. Pled wygląda przepięknie, jest taki, wiecie, futrzany.
O, poza tym jest zapakowany już taką kokardką, więc sam w sobie stanowi przepiękny prezent. Moja teściowa na pewno będzie zadowolona. Pled wygląda na bardzo cieplutki. A tutaj jest taki słonik i nie wiem, czy wy go znacie, ale tutaj we Francji jest on dość popularny. Większość malutkich dzieci, które znam, właśnie ma tego słonika u siebie w domu i my go kupiliśmy dla bratanka mojego męża. I ten słonik gra w chowanego, to znaczy te uszka, które ma teraz takie oklapnięte, którymi zakrywa sobie oczy, otwierają się i zamykają, otwierają i zamykają. Teraz wam tego nie pokażę, ponieważ baterie są wyłączone, ale ten słonik właśnie gra w chowanego. Są tutaj jeszcze jakieś pioseneczki, także naprawdę świetny pluszak. Wczoraj też z moim mężem upiekliśmy pierniczki i wyszedł nam taki wielki słój pierników. Musimy je jeszcze polukrować i nieco ozdobić, ale powiem wam, że to wspólne pieczenie to był naprawdę mile spędzony czas. Dawno się tak nie uśmiałam. Miło nam się te ciasteczka razem robiło. Na początku tego vloga pokazałam wam, jak robię ciasteczka kruche. One też wyszły przepyszne, ale to były ciasteczka, które ja robiłam na moje urodziny i większość z nich wzięłam do pracy, więc no już ich dawno nie ma. Wszyscy się nimi zajadali w pracy. A moje psy tak spędzają sobie czas. Zakopane w poduszkach. Jak jest tak zimno, to one nawet nie mają ochoty, słuchajcie, wychodzić na dwór. Co, kochanie? Co? Co, piseczku? Zobaczcie, co mi YouTube zaproponował. Święta Bożego Narodzenia, grudzień 1995. Normalnie nie mogłam nie kliknąć, bo to są lata mojej młodości, a w zasadzie mojego dzieciństwa. Ja wtedy miałam 8 lat, 8 lat. Jak zobaczyłam, słuchajcie, tą choinkę. Zobaczcie tą choinkę. Dokładnie tak wyglądała moja choinka w domu. Przecież na niej jest więcej bombek niż gałązek. Tak te choinki wtedy, pamiętam, wyglądały. I to jest niesamowite, jak to teraz wygląda. A jak to wyglądało kiedyś. Szok. Ale z sentymentem oglądam ten film. Naprawdę dziękuję osobie, która to wrzuciła na YouTube'a. Podejrzewam, że to jest kogoś rodzinna kronika. Naprawdę bardzo miło jest do tego wrócić. Tak dokładnie wyglądały święta w 95 roku. Napiszcie mi, czy pamiętacie to. No i te karpie w wannie. Kwintesencja mody polskiej 95 roku. Rewelacja. Witam Was kolejnego dnia. Postawiłam sobie aparat w tym samym miejscu, żeby mieć jakieś światło dzienne, ale nic to kompletnie nie zmieniło, dlatego że za oknem jest kompletna szaruga. Dzisiaj cały dzień ma padać i jest naprawdę bardzo nieciekawie. Cieszę się, że wczoraj kupiłam tą kurtkę i jednak po nią do tego sklepu wróciłam, dlatego że dzisiaj ponoć jest najzimniejszy dzień w roku. Jakoś nie chce mi się w to wierzyć, wydaje mi się, że jeszcze dużo takich pizdziawic przed nami. Ale jest dzisiaj zimno i kaptur również w tej kurtce się przydaje. Wczoraj wieczorem kurier dostarczył nam ekspres do kawy, ten, o którym wam właśnie wczoraj już wspominałam, więc około 21, jak mój mąż wrócił z pracy, zjedliśmy kolację, mieliśmy chwilkę czasu, to podłączyliśmy go sobie już w kuchni. Tam trzeba było, wiecie, go też uregulować odpowiednio, więc to nam troszeczkę też czasu zajęło, ale nie mieliśmy kawy ziarnistej, żeby go wypróbować. Zresztą wiecie, kawa na noc raczej nie jest wskazana. Także dzisiaj pojechałam do sklepu i kupiłam kawę ziarnistą, żeby po raz pierwszy ten nasz ekspres do kawy wypróbować tutaj razem z wami. Wybrałam kawę Lawaczce tylko dlatego, że ta marka gdzieś tam mi się obiła o uszy, ale powiem szczerze, że ja się na kawach w ogóle nie znam. Więc jeśli wy macie jakieś rekomendacje, jeśli też pijecie kawy ziarniste i wiecie, co jest dobre, a co mniej dobre, to koniecznie dajcie mi znać w komentarzach. Dlatego, że my jeszcze z moim mężem jako takiego researchu nie zrobiliśmy i tak naprawdę nie wiemy, jaka kawa jest dobra, a jaka nie. To była jedna z niewielu marek, która była akurat w tamtym sklepie. Bo wiecie, jechałam z pracy, więc po drodze do domu wstąpiłam do takiego mniejszego sklepu. Nie było dużego wyboru, więc sięgnęłam po to, co znałam, powiedzmy. No ale co, spróbujemy. No wiecie, na początek myślę, że będzie ok.
Tutaj jest 500 gramów, do mojej kawiarki jakoś chodzi 260-270 gramów, więc jeszcze trochę nam zostanie. Także ja załadowuję to moje ziarenka do ekspresu do kawy i razem sobie przetestujemy kawkę. Muszę na pewno popracować nad musem, bo jakiś taki dziwny mi wyszedł. Nie za bardzo mi się podoba, ale no widać tutaj, że już się jakieś cappuccino czy też caffè latte nam klaruje. Także zobaczymy jak w smaku. Ja wybrałam takie malutkie espresso, więc tutaj tej całej kawy nie ma za dużo. Kawa jest ekstremalnie gorąca i to też dlatego, że ten mus był no, gorący niemalże, tutaj parzył w ręce. Tak jak mówię, będę próbować. No i jak na moje smaki, to myślę, że mogę użyć tej intensywności 2, bo użyłam tej najsłabszej intensywności kawy. Myślę, że spokojnie mogę sobie dać większą, ale wiecie, to są takie preferencje, które my na pewno sobie gdzieś tam ustalimy, po prostu testując te nasze kawy, więc już teraz wiem, że spokojnie mogę wziąć troszkę mocniejszą, ale bardzo się cieszę, bo ten ekspres do kawy jest bardzo łatwy w użyciu. No i kawa ziarnista jest nieporównywalnie lepsza niż ta kawa w kapsułkach. Poza tym, wiecie, wychodzi dużo, dużo taniej, nie mówiąc już o tych aspektach ekologicznych. Dolałam sobie tutaj jeszcze jedno espresso, także ta kawa taka robiona była, słuchajcie, etapowo. Nie wiem, czy Wam mówiłam, ale dzisiaj się wybieram do fryzjera. Muszę koniecznie, słuchajcie, już zrobić odrosty, bo ostatnio byłam w połowie września, a mamy połowę grudnia niemalże i już te moje siwe włosy tutaj wychodzą. Nie wiem, co będę robić tak dokładnie. Zdaję się troszeczkę na niego. Na pewno chciałabym tutaj, słuchajcie, mieć ciemniejszy kolor, a tutaj zostawić jasny. A nawet zrobić jaśniejszy, bo ten brąz bardzo, bardzo mi się podoba, więc zobaczymy, co też on mi zaproponuje, ale efekt zobaczycie dopiero w kolejnym vlogu, dlatego że wizytę mam dzisiaj na godzinę 15, więc to będzie trwało kilka godzin, także jak wrócę, to już będzie bardzo ciemno, także żeby pokazać Wam to, co mi zrobił na głowie, potrzebuję jednak światła dziennego raczej, więc zobaczycie w kolejnym vlogu, będziecie mieli niespodziankę. Ja się z Wami już żegnam, idę pić moją bardzo amatorską kawę, zjem sobie kilka pysznych pierniczków, pooglądam vlogmasy, bo bardzo pozytywnie mnie to zawsze nastraja, no i potem jadę do fryzjera, także życzę Wam pięknego dnia, pięknego tygodnia, trzymajcie się i do następnego. Pa, pa.